Żyjemy i funkcjonujemy w bardzo określonej sytuacji geopolitycznej. Sporo nauczyliśmy się na doświadczeniach choćby ukraińskich. W momencie, kiedy właściwie od pierwszego dnia wojny dostawaliśmy jako firmy farmaceutyczne w Polsce prośby od ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia o dostarczanie leków. I nie chodziło tylko o leki pola walki, ale generalnie o te leki populacyjne, takie nazwijmy. W związku z czym wydaje się, że bardzo takim potrzebnym, słusznym byłoby przygotowanie takiego planu właśnie zabezpieczającego czy zapewniającego to bezpieczeństwo lekowe. Jedną z doktryn NATO jest odstraszanie poprzez pokazywanie siły i właśnie tę siłę powinniśmy budować. Siłę krajowych producentów farmaceutycznych, dlatego że oni są w stanie i rozwijać leki, i produkować, i zwiększać te moce produkcyjne i co pewnie najważniejsze, utrzymywać zwiększone zapasy zarówno substancji czynnych, jak i już gotowych leków właśnie na wypadek jakiegoś kryzysu. Ale też powinniśmy być może przygotować wspólnie razem z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Obrony, z farmaceutami, z lekarzami, z hurtownikami taki wspólny plan i procedury na wypadek kryzysu. Nie bez znaczenia jest też przygotowanie listy leków krytycznych po to, żeby Ministerstwo Zdrowia, czy właśnie ten taki zespół kryzysowy doskonale wspólnie wiedzieli, jakie leki, gdzie, u którego z producentów są wytwarzane. Polska jest w tej dobrej sytuacji, że mamy naszych producentów leków, którzy rzeczywiście bardzo szerokie spektrum tych leków produkują. Natomiast jeżeli spojrzymy, że dzisiaj, jeśli weźmiemy pod uwagę rynek leków na receptę, to właściwie tylko 33%, biorąc pod uwagę ilości, jest wytwarzanych przez krajowych producentów i niestety ten udział spada, to wydaje się, że naprawdę powinna być taka większa uwaga przywiązana do rozwoju tych krajowych producentów. Bo niestety Polska jest uzależniona od choćby dostaw substancji czynnych. Europa, Stany Zjednoczone już przejrzały na oczy, doskonale wiedzą o tym, że te przemysły strategiczne, w tym właśnie przemysł farmaceutyczny z Azji, z Chin, z Indii należy przywrócić na te kontynenty, do Ameryki i do Europy. W Europie już powstają te choćby fabryki właśnie substancji czynnych. Myślę, że dokładnie to powinniśmy zrobić w Polsce.